Cześć. Mam tu chyba najtańszy multimet dostępny na rynku. Kupiony na Allegro za około 15 zł, przy okazji innych zakupów, nie zniliczę wysyłki. Na wielu forach, grupach czy filmach pojawiają się opinie, że jest to nic nie warta atrapa, że do niczego się nie nadaje, że nie ma sensu tego kupować i szkoda wydawać pieniędzy. Z drugiej strony są opinie, że jak najbardziej przydatny, że dobrze mierzy, że sprawdza się w praktyce, więc po co przepłacać? Jak to jest naprawdę? Kto ma rację? Komu się przyda taki multimetr, a komu nie? Właśnie o tym będzie w tym filmie. Na początek to, co mamy w pudełku. Mamy multimetr, sondy i krótką instrukcję obsługi. W multimetrze jest już bateria, więc wystarczy go rozpakować i można używać. Multimetr nie ma żadnego holdera, gumowej obudowy, ani nawet podstawki. Opisy zakresów wydrukowane są na naklejce, a nie nadrukowane na obudowie multimetru. Pokrętło może nie jest zbyt precyzyjne i przyjemne, ale prawidłowo wybiera zakresy. Funkcje i zakresy wybieramy manualnie, nie ma tu żadnej automatyki, dodatkowych przycisków, ani nawet podświetlania wyświetlacza. Sondy są krótkie i sztywne, z twardego plastiku i niezbyt przyjemne w dotyku. Za to sam multimetr jest bardzo lekki, waży mniej niż 100 gramów. Najcięższa jest tam chyba bateria. W porównaniu z droższymi multimetrami ewidentnie widać i czuć tu oszczędności na materiałach. Ale w końcu mówimy o chyba najtańszym multimetrze na rynku. Sprawdźmy więc, do czego się nadaje, a do czego nie. I jak wypadnie w porównaniu ze znacznie droższym UT61B+. Na początek pomiar napięcia stałego. Często spotykany w domach bateryjki 9V i paluszek 1,5V. Różnice w wynikach nie są takie duże. Jeśli chcemy ocenić, czy bateryjka nadaje się do dalszego użytku, czy do wyrzucenia, to ten multimetr będzie do tego wystarczający. Przy sporadycznych domowych pomiarach większej dokładności i tak nie potrzebujemy. Zobaczmy pomiar rezystancji. Rezystor 10 ohmów. Tu różnice też nie są duże. Natomiast przy rezystancjach poniżej 1 ohma błąd już jest spory. Ale i tak możemy sprawdzić, czy rezystor jest po prostu przepalony, czy nie. Rezystor około 5 kΩ. Też mamy różnicę w wynikach, ale nie aż tak dużą. Trudno tu mówić o precyzyjnych pomiarach, ponieważ ten multimetr do tego nie służy, ale sprawność rezystora można sprawdzić. Rezystor 2,2 mega-ohma. To już powyżej możliwości tego multimetru. Droższy nie ma z tym problemu. Zobaczmy, jak ten tani multimetr radzi sobie z ciągłością i testem diody. Różnica spadku napięcia spora, ale wystarczy do sprawdzenia, czy dioda jest sprawna. W przypadku testu ciągłości nie mamy sygnalizacji diodą, ale sygnalizacja akustyczna działa całkiem dobrze i bez jakichś większych opóźnień. Zobaczmy jeszcze diodę świecącą. Multimetr potrafi zaświecić diodę, ale nie pokazuje spadku napięcia. Droższy multimetr ten spadek pokazuje. Kolejny pomiar, też często spotykany w domowych warunkach, to pomiar napięcia sieciowego, czyli w naszych gniazdkach. Użyję tu sond, które specjalnie przygotowałem do filmu o rejestracji napięcia sieciowego. Pozwolą na bezpieczny pomiar. Tani multimetr pokazuje od 233 do 236 V. Natomiast droższy pokazuje około 238 V. Porównajmy z miernikiem instalacji. Droższy multimetr był znacznie bliższy wynikowi miernika. Ale zwróćmy tu uwagę na dokładność tego multimetru. Na tym zakresie błąd może być bardzo duży, nawet kilkanaście voltów.
Więcej na temat błędów w pomiarach w osobnym filmie na kanale. Jeśli zastanawiacie się, do czego służy ta funkcja, oznaczona ikonką fali prostokątnej, to zobaczcie. Multimet generuje przebieg prostokątny o częstotliwości około 60 Hz, współczynniku wypełnienia 50% i napięciu międzyszczytowemu około 4 V. Jak widać, przebieg ten nie jest idealnym prostokątem. I nie wiem, do czego mógłby się przydać. Jeśli macie jakieś pomysły, dajcie znać w komentarzu. Możemy jeszcze mierzyć współczynnik HFE tranzystorów bipolarnych PNP i NPN. Do sprawdzania takich elementów znacznie lepiej nadaje się tester, ponieważ pokazują także wyprowadzenia i typ tranzystora. Sprawdźmy jeszcze pomiar prądu stałego. Tutaj także nie ma dużych różnic pomiędzy tanim a droższym multimetrem. Wyniki są zbliżone, zarówno dla prądów rzędu kilku amperów, jak i rzędu miliamperów. Spójrzmy jeszcze w tabelę dokładności dołączoną przez producenta. Przy pomiarze prądu przemiennego ta dokładność nie jest duża. To plus minus 2% tego, co widzimy na wyświetlaczu i jeszcze 10 V. Co przy pomiarze napięcia rzędu 230 V daje aż kilkanaście V różnicy pomiędzy napięciem, a tym, co widzimy na wyświetlaczu. Może to wynikać z tego, że multimetr nie ma True RMS. W teście, który zrobiłem, to i tak były znacznie mniejsze różnice. Przy pomiarze napięcia stałego ta dokładność jest lepsza niż dla zmiennego, ale nadal gorsza niż dla droższych multimetrów. Nie jest to jednak jakaś olbrzymia różnica. Podobnie z rezystancją i natężeniem prądu. Tu też różnice nie są aż tak duże, jak mogłoby się wydawać patrząc na cenę. Do domowych i amatorskich zastosowań taka dokładność może okazać się zupełnie wystarczająca. Zajrzyjmy jeszcze do środka. Nie ma tu zbyt wielu elementów. Widać natomiast, że na przykład złącza nie są najwyższej jakości i przy intensywnym użytkowaniu zapewne długo nie wytrzymają. Ten multimetr to złudzenia przypomina mój pierwszy cyfrowy multimetr, kupiony prawie 30 lat temu, zarówno zewnątrz, jak i w środku. Do czego więc taki multimetr się nadaje? Jeśli potrzebujemy sporadycznie coś zmierzyć, na przykład sprawdzić baterię do pilota, akumulator w samochodzie czy motocyklu, sprawdzić napięcie w gniazdku, bardziej czy jest, niż czy ma prawidłową wartość, sprawdzić jakiś rezystor, czy dioda, czy nie są przepalone, czy dioda świecąca działa, czy bezpiecznik jest sprawny, to dla wielu z Was będzie po prostu wystarczający, więc po co kupować droższy? A do tego jest lekki, a jak zginie, niewielka strata. Ale jeśli zamierzacie z multimetru korzystać częściej, zawodowo czy hobbystycznie, lub potrzebujecie większej dokładności, wygody, wytrzymałości, czy więcej funkcji, to zdecydowanie lepiej wybrać droższy multimetr, lepiej dopasowany do Waszych wymagań. Więc czy taki najtańszy multimetr warto kupić? To po prostu kwestia indywidualna i dlatego zdania są podzielone. Ja już dziękuję za uwagę i do usłyszenia.